Umiłowani w Chrystusie, dzisiejsza uroczystość zawiera bardzo głęboką treść, trudną do wypowiedzenia ludzkim słowem, ale poeci, którzy otrzymują charyzmat mówienia ludzkim językiem o wielkich sprawach, dotykają nieraz po mistrzowsku rzeczywistości kilkoma słowami. Tak również uczynił nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, który o uroczystości zwiastowania napisał: grom, błyskawica, stań się, stało, matką, dziewica, Bóg, ciało. Przeżywamy dzisiaj uroczystość dziękczynienia Panu Bogu za wypełnienie obietnicy, iż nie grzech, nie nieposłuszeństwo, ale miłość zwycięży. Liturgia Słowa mówi o misji Syna Bożego, który przychodzi pełnić wolę Ojca. Tę wolę, którą zlekceważyli pierwsi rodzice, kiedy nie posłuchali. Bóg wówczas nie przekreślił człowieka, ale na kartach Biblii powiedział, iż przyjdzie czas, kiedy potomstwo niewiasty zetrze głowę szatana. A więc od pierwszej księgi Biblii, od księgi Rodzaju, biegnie czas przygotowania na wypełnienie obietnicy, którą dzisiaj świętujemy. Na różne sposoby i w różnych tekstach wysłańcy Boży przygotowywali naród wybrany na przyjęcie przedwiecznego Słowa Bożego. Dzisiaj przywołany został prorok Izajasz, który przybliża prawdę, iż obietnica zostanie powierzona dziewicy. Inni prorocy precyzują miejsce narodzenia, Betlejem, czy też ród, z którego przyjdzie Zbawiciel. Będzie on z rodu Dawida, a siedzibą tego rodu jest Betlejem. Tak więc potwierdza prorok zarówno miejsce pojawienia się Zbawiciela, jak i jego ludzkie korzenie. W tę tajemnicę Bóg wpisuje dziewicze małżeństwo, dziewicę Marię i jej zaślubionego małżonka Józefa, oboje obywatele Nazaretu. Ale oboje mają korzenie w rodzie Dawida, z tym, że pochodzenie związane jest z głową małżeństwa i rodziny, a więc z Józefem. To właśnie u ich początku wspólnej drogi, którą mieli rozpocząć, choć jeszcze razem nie zamieszkali, Bóg posyła
Archanioła Gabriela z dobrą nowiną, że zapowiedzi, które rozbrzmiewały przez wieki, będą się realizowały dzisiaj. I to dzisiaj życia Maryi i jej decyzja, bo Bóg nie czyni niczego na siłę, ale przychodzi przez swojego wysłańca, jak podkreślają ojcowie Kościoła, nie przez zwykłego anioła, ale przez archanioła, aby porozmawiał o Bożej propozycji i Bożej misji, jaką Maryja otrzymuje. Dla Maryi jest to zaskoczenie. Zdumiona jest, zastanawia się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, ale też zdumiona jest, jakże ona przyjmie Boże dziecię, jak się to stanie, skoro ja nie znam pożycia z mężem. I Bóg daje swoje objaśnienie. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego cię osłoni. W historii myśli teologicznej ojcowie Kościoła zarówno w przepowiadaniu, w katechezach, w homiliach, ale także na soborach toczyli czasem wieloletnie spory, aby właściwie ukazać prawdę o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który został przyjęty przez Dziewicę Marię. Dzisiaj wyznając wiarę na słowa, iż przyjąć ciało z Maryi Dziewicy, uklękniemy, aby uwielbić Boży zamysł, Bożą mądrość i Bożą miłość. Teologowie wnikali bardzo głęboko zarówno w osobę Jezusa Chrystusa, w Jego rozpoznawanie rozumem ludzkim i boskim, w Jego wolę ludzką i boską, w odrębność natury ludzkiej i boskiej, gdyż trudno było bezpośrednio przyjąć przepowiadanie, które przybliża jedyną, niepowtarzalną rzeczywistość. Bóg i człowiek w osobie Słowa Przedwiecznego. Któryś z ojców napisał, że jakimś ludzkim obrazem może być fakt, który można dostrzec, dzisiaj pewnie już trudno, w kowalskiej kuźni. Kowal, pracując nad metalem, umieszczał go zawsze w ogniu, bo ogień, przenikając metal, czynił go miękkim, podatnym na formowanie. A gdy jakaś rzecz została uformowana, wówczas ją hartował w zimnej wodzie i wtedy znowu uzyskiwała stabilność. Tak mówili i tłumaczyli ojcowie, jak ogień przenika żelazo i trudno okiem odróżnić, którym jest ogień, a którym jest żelazo rozpalone, tak właśnie natura boska przenika naturę ludzką, tworząc niepowtarzalną jedność. Bo właśnie Bóg, który został znieważony przez człowieka, ofiarował swojego Syna, który wynagradza Ojcu Przedwiecznemu za tę zniewagę. Posłuszeństwem aż do śmierci, to śmierci krzyżowej.
czyni to jako człowiek. Dlatego modlimy się w modlitwie eucharystycznej czwartej, że Jezus był człowiekiem podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Bo Maria niepokalana poczęła w niepokalany sposób, dając niepokalane ciało. Ale Jezus jest nie tylko człowiekiem, jest również Synem Człowieczym, Synem Najwyższego, Synem Bożym. I dzisiaj za tę przedziwną tajemnicę miłości i bliskości Boga, o której Roman Brandstetter w tłumaczeniu Ewangelii według świętego Jana napisał: a Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas. Tym namiotem stała się Maria, o której mówimy: przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalebny, przybytku sławny pobożności. Ale równocześnie Słowo Boże, które przyjęło ludzką naturę, które niejako ukryło się w człowieku, święty Paweł nazwie to ukrycie kenozą, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej ukryło się w tajemnicy Eucharystii. Dlatego też świątynię, czyli Kościół materialny, nazywa się także przybytkiem, a szczególnie tabernakulum, gdzie przechowywane jest Najświętsze Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg bliski. A czy ja blisko Boga? Pobożność chrześcijańska, akcentując tę bliskość Boga, czci ją w modlitwie Anioł Pański. W niektórych świątyniach miasta, często na wioskach, szczególnie dzisiaj, kiedy sterowanie dzwonami jest automatyczne, 3 razy dziennie, rano, w południe i wieczór, rozlega się dzwon przypominający tajemnicę zwiastowania, przypominający prawdę, że Bóg się stał bliski w Jezusie Chrystusie i zamieszkał razem z nami. Więcej, że chce mieszkać w nas, bo przez łaskę stajemy się Jego świątynią. Może ta uroczystość będzie natchnieniem, abyśmy wśród naszych codziennych zajęć, słysząc głos dzwonu, czy też stwierdzając odpowiednie pory, poranną przy modlitwie, południową i wieczorną, pamiętali o modlitwie wdzięczności za tajemnicę wcielenia i tajemnicę obecności Boga z nami. Równocześnie tajemnica zwiastowania daje natchnienie do spojrzenia na ludzkie życie, bo przecież Jezus, przechodząc drogami Palestyny, podkreślał prawdę, że Jego obecność ma swoje odbicie także w każdym człowieku. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Człowiek jest więc szczególnym znakiem obecności i bliskości Boga. Jest też wezwaniem do troski. Stąd to Kościół uroczystość zwiastowania świętuje jako dzień świętości życia. I mimo przeróżnych nacisków, przeróżnej ideologii, propagandy, pod każdą szerokością geograficzną głosi, że życie człowieka święte jest od samego poczęcia,
aż do naturalnej śmierci. I choć dzisiaj poprawnie polityczni poprzez media starają się chwalić swoją działalnością aborcyjną przeciwko życiu ludzkiemu, czy też chełpią się, że gdyby przyszło cierpienie, to jadą do Szwajcarii, aby ich uśmiercono. Kościół powtarza słowa Pana: cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mieście uczynili. Nikt nie jest panem swojego życia, ale otrzymał życie jako dar i jako zadanie. Każdy człowiek powinien odkryć drogę swojego powołania, na której ma się uświęcać, aby dojść do pełni życia w Bogu. Dzień dzisiejszy, czy najbliższe dni, szczególnie sobota, niedziela, przebiegały pod hasłem modlitwy, marszów, happeningów na rzecz życia. Ten dzień dla wielu jest rozpoczęciem duchowej adopcji, czyli modlitwy za dziecko poczęte, które jest zagrożone w swym istnieniu przez aborcję. Rzesze ludzi wierzących podejmują się codziennej modlitwy, aby ocalić życie, bo kto ocala choć jedno życie, ocala świat. W ostatnich tygodniach przewala się szczególnie przez media dyskusja nad pieniędzmi Kościoła i nad ich przeznaczeniem. Może warto dzisiaj przywołać fakt, że to właśnie Kościół stoi w pierwszym szeregu troszczących się o poczęte życie. Pewnie nie ma obecnie w Polsce diecezji, w której nie funkcjonowałyby domy samotnej matki. Domy, które są przystanią dla matek, nieraz niepełnoletnich, które zostały zaskoczone macierzyństwem, no bo odniesienie małżeńskie, które przeżyły, rozczarowało ich przede wszystkim z powodu postawy ojca dziecka, który nieraz czy bardzo często zachęca do zniszczenia życia przez aborcję. Zostają zaskoczone postawą własnych rodziców i własnego domu, gdzie nie ma dla nich miejsca. Od ponad 10 lat w Rzeszowie siostry Sercanki prowadzą dom samotnej matki. W tym domu urodziło się w tym okresie ponad 60 dzieci, a w okienku życia ocalonych zostało 2 dzieci. To okienko funkcjonuje dopiero 2 rok. Spośród tych urodzonych dzieci zaledwie kilka zostało oddanych do adopcji i uszczęśliwiło rodziców, którzy oczekują dziecka, nie mogą mieć własnego. Często po adopcji mogą począć i przyjąć dziecko, co jest też jakimś darem i cudem dla nich. Prowadząca ten dom siostra mówi, że zdecydowana część rodziców tych samotnych matek na początku nie chce słyszeć, żeby przyjąć wnuka. Ale gdy się urodzi, gdy zostają zaproszeni, żeby go zobaczyć, to rzadko się zdarza, żeby już nie chcieli zabrać córki i dziecka. Bo ten obraz dziecka przedziwnie przemawia do ich wyobraźni. Zdarzają się nieodpowiedzialne rodziny, czy dokładnie małżonkowie, którzy
nie wypełniają dojrzale swojej misji. Kościół również śpieszy z pomocą przez ośrodki prowadzone najczęściej przez zgromadzenia zakonne, pomagające w wychowaniu i w dojrzewaniu tych dzieci, którym zabrakło rodzinnego ciepła, rodzinnej miłości i rodzinnej pomocy. Pojawiło się również dzieło rodzinnych domów dziecka, gdzie czasem kilka, a nawet kilkanaście dzieci u boku przybranych rodziców wzrasta jak we własnej rodzinie. Faktem pozostaje prawda, że rodzina jest najważniejszym, najdoskonalszym, uprzywilejowanym miejscem życia i miłości, jeśli przeżywana jest jako wspólnota przez Boga powołana do istnienia i realizująca miłość ludzką i Bożą wśród siebie. Ale jeśli jej brakuje, to rodzina wiary, a także rodzina państwa i narodu ma obowiązek zaopiekować się każdym życiem, aby się nie zmarnowało. I ta służba kosztuje także wiele środków, również funduszu kościelnego. O czym nie wszyscy chcą wiedzieć i nie wszyscy chcą się w tę służbę i pomoc włączać. Dzień dzisiejszy jest także okazją do modlitwy, aby polityka prorodzinna wspomagała małżeństwa i rodziny w tej bardzo doniosłej rzeczywistości. Z okazji Narodowego Dnia Życia podjęto groźny już dla Polski temat o wymieraniu Polski, o braku należytej troski, aby małżeństwa mogły się decydować na kolejne dziecko, abyśmy z końcówki krajów Unii Europejskiej powrócili przynajmniej do poziomu naturalnego odtwarzania narodu. Nie odbędzie się to bez mądrej polityki, bez miejsc pracy i bez form wspomagania, szczególnie rodzin wielodzietnych, które niestety przez media bardzo często bywają oplakatowane, że to jest rzeczywistość chora, że to patologia. A wielu z tych rodziców świadomie podejmuje tę służbę w życiu, bardzo skromnymi nieraz środkami operując, przygotowują szlachetną przyszłość Polski, bo tam, gdzie jest więcej dzieci, tam jest więcej wzajemnego zaangażowania, tam funkcjonuje zdrowiej szkoła miłości i służby drugiemu. Niech więc dzisiejsza uroczystość dziękczynienia za Jezusa, naszego Zbawiciela, będzie także dziękczynieniem za nasze życie i dziękczynieniem za wszystkich, którym życie człowieka głęboko leży na sercu. Amen.